Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excel z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 132. Jak na podstawie takty przypisać znak Zodiaku? I ja znalazłem rozwiązanie na stronie, do której link znajdziesz w opisie wideo i w tym pliku, na którym pracuję. I tu jest istotne, żeby odpowiednio sobie przygotować tabelkę pomocniczą z datami, z okresami, kiedy tak zaczynają się poszczególne daty zodiaku, czyli tutaj na przykład 20 stycznia zaczyna się wodnik, a wcześniej tak był koziorożec i tu my tą datę zapisujemy jako miesiąc, tak nazwę, numer, przepraszam, numer miesiąca z zerem wiodącym, tak dla nas jest istotne, bardzo zero wiodące, ponieważ tu Excel tak będziemy musieli wykorzystywać przeszukiwanie przybliżone naszych danych i to są dane tekstowe. W związku z tym, tak jeśli nie byłoby zera wiodącego, to trójka jest po jedynce, tak, czyli Najpierw by nam tutaj wyszukiwał skorpiona, strzelca, koziorożca, a my czegoś takiego nie chcemy. Chcemy, żeby to było na pewno posortowane alfabetycznie, tak, od A do Z, tak? I wtedy możemy się odpowiednio przygotować, odnaleźć znak Zodiaku. Czyli zaczynamy wyszukiwanie, tylko właśnie musimy odpowiedni element wyszukiwać zrobić właśnie taki jak tu mamy zapisane analogiczny. I do tego możemy wykorzystać funkcję tekst, tak? Czyli patrzymy na datę i chcemy ją sformatować tak jak nam jest wygodnie. I my chcemy ją sformatować jako miesiąc tylko zerem wiodącym, więc piszemy 2M kropeczka DD. Tak, czyli dzień też możemy założyć, że jest zerem wiodącym zamykamy nasz cudzysłów tak sposób formatowania tekstu danych i kopiujemy sobie formułę w tu tak mamy daty tak jak nam to może być wygodnie tekstowo w roku tak czyli tu mamy tak 07 lipiec 26 teraz chodzi o to żeby Excel odnalazł te wartości odpowiednio, gdzie one powinny być przypisane w tej tabelce, czyli po prostu dokładamy funkcję wyszukaj pionowo, ewentualnie tak w nowym Excelu możemy użyć x, wyszukaj. Tak, czyli tutaj szukana wartość jest ustalona, średnik, tak, tabela, w której przeszukujemy, to jest o, tutaj nasza tabela obok, F4 blokujemy bezwzględnie, żeby się nie ruszała, średnik i na podstawie odnalezienia Daty. Tak, chcemy zwrócić wartość z drugiej kolumny znaku Zodiaku i teraz istotne. Sposób przeszukiwania. Potrzebujemy dopasowania przybliżonego. Tak. To jest domyślny sposób dopasowania, ale ja tłumaczę, że lepiej tak zawsze wpisywać ten argument, żeby się trzeba było zastanowić, czy chcemy mieć w tym naszym konkretnym przypadku dopasowanie przybliżone, czy dokładnie. Tu tak. Jak nietypowo, właśnie chcemy mieć to pasowanie przybliżone, czyli jedynkę, ewentualnie prawda, i zamykamy naszą funkcję, kopiujemy w dół, tak, siódmy, tak 26 lipca, czyli to jest o tu, 23 zaczyna się lew. Jest lew, tak? 8, 28, Panna, tak? 8, 23 zaczyna się Panna, a zgadza się, wygląda, że to są prawidłowe wyniki, no jeszcze sprawdźmy 1970 rok, tak? 0,3, 0,3, ryby, tak? Mamy ryby, zaczynają się od 19 lutego i trwają do 20 marca, czyli 3 marzec to jest znak w ryby, czyli odpowiednie sformatowanie daty, jak jest nam potrzebne, tak, i stworzenie tabeli pomocniczej z odpowiednio ułożonymi datami, tak, dlatego tutaj na początku potrzebujemy dwa razy koziorożca, żeby mieć właśnie ten początek, tak, że 1 stycznia to już jest koziorożec, dla pewności tutaj wstawiamy właśnie zero, żeby na pewno tutaj nam odnalazł Excel poszczególne znaki zodiaku.